Wczoraj mówiłem o pozytywnej roli cierpienia, zarówno w stosunku do niewierzących, jak i do wierzących. Dzisiaj chciałem jeszcze pociągnąć ten temat w odniesieniu do wierzących: co Bóg zrobił, że pomimo tych niesprzyjających okoliczności, które od czasu grzechu Adama i Ewy mamy tu na Ziemi, pomimo cierpień, łez, bólu, śmierci, grzechu, możemy być szczęśliwi. Do omówienia tego posłużę się psalmem, a dokładnie fragmentami Psalmu 84. Znajdujemy w nim prostą i jasną odpowiedź na to pytanie. Co Bóg zrobił, by pomimo cierpienia, Jego wierzący, Jego dzieci mogli być tu na ziemi szczęśliwi? Werset szósty. Błogosławiony człowiek, który ma siłę swoją w Tobie. Błogosławiony, czyli inaczej, szczęśliwy. Szczęśliwy człowiek, który ma siłę swoją w Tobie. Co daje taka postawa uczynienia Boga źródłem swojej siły? Czy samo zaufanie Bogu, powierzenie Mu swojej drogi, służenie Mu, tęsknota za Nim, czy to samo w sobie zmienia okoliczności życia? Czy to sprawia, że człowiek staje się młody, zdrowy, silny, bogaty i nie ma żadnych, Zmartwień. Autor Psalmu całkowicie inaczej przedstawia sytuację. Werset 7. Gdy idą przez wyschłą dolinę, wydaje im się obfitująca w źródła, jakby przez wczesny deszcz błogosławieństwami okrytą. A więc to niekoniecznie okoliczności muszą się zmieniać w życiu wierzących, by byli szczęśliwi. Ci, którzy swoją siłę, swoją ufność mają w Bogu, nawet gdy idą przez wyschłą dolinę, to naprawdę jest coś bardzo deprymującego. Nie mówię już o samych niewygodach, typu jakieś kurz, ostre kamienie, spiekota, ale też to jest jakiś brak perspektywy. Wyschła dolina, gdzie się spojrzy, to albo te suche skały, albo suche dno. Doliny, bardzo nieprzyjemne okoliczności, mogące człowieka bez nadziei, bez swojej siły poza tymi okolicznościami wpędzić w depresję. A jednak ci, którzy ufają Bogu, pomimo tak trudnych okoliczności, widzą sprawę całkowicie odmiennie. Gdy idą przez wyschłą dolinę, wydaje im się obfitującą w źródła, jakby przez wczesny deszcz błogosławieństwami okrytą. Idąc przez okoliczności życia, możemy albo się na nich koncentrować i wtedy wpadać bardzo często, właśnie w depresję, często nawet w rozpacz, bo te okoliczności zwykle są niesprzyjające. Od czasu do czasu, kiedy pojawiają nam się jakieś lepsze okoliczności, nie mamy zmartwień, no to wtedy jeszcze nasza radość w jakiś sposób się pojawia. Ale większość naszego życia to narzekanie, niezadowolenie, zniechęcenie czy wręcz taki stan już na no najgorszy depresja, czyli taka niezdolność do jakiejkolwiek aktywności z powodu smutku duszy. Gdy jednak swoją siłę mamy w Bogu, to te okoliczności absolutnie nie mają wpływu na nasz nastrój, bo my widzimy świat inaczej, z innej perspektywy. Jeśli to Bóg jest naszym Panem, On jest naszym opiekunem. I On prowadzi nas przez takie okoliczności, przez wyschłą nawet Dolinę, to postrzegamy to jako dalej efekt Jego opieki. Wydaje się nam ona jak obfitująca w źródła, ponieważ to sam nasz Bóg, najlepszy pasterz prowadzi nas przez takie okoliczności. O tych ludziach. Którzy swoją siłę, swoją ufność mają w Bogu, psalmista pisze dalej tak. Z mocy w moc wzrastają, aż ujrzą prawdziwego Boga na Syjonie. To nie okoliczności, nieszczęście na ziemi jest punktem koncentracji dla tych, którzy swoją siłę mają w Jezusie. To spotkanie z Nim, to życie w niebie, to tam dopiero jest prawdziwe. Szczęście, jeśli chodzi o okoliczności, to tam już nie ma łzy, nie ma zmartwienia, nie ma śmierci. To tam jest wieczna przyjaźń, wieczne szczęście. No, nie chcę powiedzieć ten wieczny odpoczynek, bo on się nam tak pogrzebowo kojarzy, ale no, tak można by to właśnie ująć. Tam jest dopiero prawdziwe odetchnienie od wszelkiego zła. A tutaj będziemy ciągle szli przez jakieś różne, mniej lub bardziej wyschłe doliny. Ale jeśli nasza siła jest w Tobie, a nasz punkt koncentracji to spotkanie z Jezusem, to żyjąc taką perspektywą, całkowicie inaczej spojrzymy na te chwilowe, trudne, nawet czasami okoliczności, które nasz kochający pasterz nam daje. W dalszej części tego psalmu autor zestawia tą doczesną możliwość zdobycia pomyślności, ale za cenę kompromisu, za cenę grzechu i Posłuszeństwo Bogu. Albowiem lepszy jest dzień w przedsionkach Twoich, niż gdzie indziej tysiąc. Wolę stać raczej na progu domu Boga mego, niż mieszkać w namiotach bezbożnych. Albowiem słońcem i tarczą jest Pan Bóg. Łaski i chwały udziela Pan. Nie odmawia nikomu tego, co dobre. Tym, którzy żyją w niewinności, panie zastępów, błogosławiony człowiek, który ufa Tobie.